Siemano, witam w Dropce. Jak słychać od samego początku przestroiłem Explorera. Do Dropce zmieniłem struny z 9.46, których używam od dłuższego czasu, na 11.48, bo takie miałem w szufladzie. Stanęło na 11.56. Uważam, że mogłyby być jeszcze grubsze do dropów, do tego do Dropce na krótkiej skali gibsonowskiej. No ale to za chwilę, właśnie mi się zgrywają, bo od grudnia niczego nie nagrywałem, a cały czas piłuję Dropce. Jeszcze raz ten riff i lecimy robić wino, wędzić i w ogóle grać na gitarze. Dzisiaj dzień wędzenia. Wędlina już jest przygotowana. Właściwie wędliny nie mieszczą się w kadrze. Tu mam przygotowany taki przyrząd. Rura kanalizacyjna. Z naciągniętą siatką wędliniarską. I teraz tak. Tu wjeżdżamy z tym kawałkiem. Szukamy, o ładne, takie kwadratowe miejsce w podstawie. Wrzucamy to tutaj. Cyk. I mamy to. Na takim patencie jedziemy dzisiaj. I teraz musimy to związać. Albo wrzucić następną i dopiero zwiążemy. O, jeszcze tak nie robiłem, ale na potrzeby tego dokumentu tak zrobimy. Czyli następna wędlinka. Jeszcze ją sobie uformuję, żeby mi się ładnie ułożyła. I proszę bardzo, mamy następny kawałek. Pięknie. I jedziemy z następnym. Cyk. Wędlinki już przygotowane do wędzenia. Tak to wygląda z góry. I wjeżdżają za chwilę, to znaczy za chwilę, za kilka godzin. Teraz muszą popsychać trochę i trafią do wędzarni. Taka konstrukcja domowa w oparciu o krzesła. Jedziemy! Mięso siedzi już w wędzarni, teraz muszę je osuszyć, ogrzać, a później włączymy dym. Nie ruszaj to na święta, to tak to mówią, tak? O, tutaj moje czujniki temperatury, tam jest drugi, a nie widać. Także pełna automatyzacja. Okej, na dzisiaj już wystarczy. W opisie filmu są linki do oryginalnych wykonań tych utworów, które dzisiaj pograłem. Ja kończę. Lecę przekładać wędliny. Może trzeba zaraz wyłączyć dym. Może trzeba podnieść temperaturę, takie tam sztuczki. A jutro, to będzie jeszcze ten sam film, ale jutro pogram swoje jakieś tam rzeczy, które mi się plączą po paluchach. No, jesteśmy po 3 czy 4 godzinach? Po 3 godzinach wędzenia. Tutaj ze światłem jest problem.
nie wiem jak dostosować, ale już można przyjąć, że praktycznie są zrobione. Minęła kolejna godzinka. Myślę, że mamy to, wyłączymy dym i teraz podnosimy temperaturę, żeby to skończyć. Te dwa kawałki idą do parzenia. Śliczne są. No, jesteśmy po wędzeniu, dzisiaj następny dzień. Właśnie wyjąłem, przyniosłem właściwie z wędzenia do domu po stygnięciu całą noc. No i te wędlinki są właściwie już gotowe. Zapakować i czekać do świąt. Siemiano, dzisiaj jest sobota. Nie spałem do drugiej rano, robiłem wędliny. A dzisiaj plan na staw wina. Wina z Malwy Sudańskiej, wina hibiskusowego. W Egipcie jest taki napój i tym inspirowane jest to wino moim zdaniem, karkadę. Hibiskus z różnymi dodatkami. Czasami dodają cynamon, czasami dodają kardamon, czasami dodają laskę wanilii, także będzie jechane. Dobra, bierzemy na warsztat te moje riffy, o których wspomniałem wcześniej. W tych filmikach, gdzie przyspieszyłem tempo 50%, tam nie ma gitar, to można sobie przyspieszyć. Wystroiłem się dzisiaj po prostu jak marzenie. Jest sobota. Kiedy jak nie dzisiaj. Wracając do tematu, gramy, bierzemy wzmacniacze z THU, z komputerka, w lewym głośniku Soldano, w prawym głośniku Mesa Boogie. Riff mniej więcej, pewnie z 5 razy się pomylę, wygląda tak. No i tak to wygląda teraz, tak sobie pomyślałem grając, że dołożę zaraz jakieś bębny i spróbujemy z garami. Także sekundka i gramy to jeszcze raz z garami. W sumie litrów wina dzisiaj nastawimy 100. 75 litrów wina hibiskusowego w trzech różnych najprawdopodobniej wariantach i 25 litrów wina z zielonej herbaty. Teraz tak, tutaj mamy hibiskusa, tutaj mamy drugiego hibiskusa i tu mamy rodzynki po kilogramie na 25 litrów rodzynek. Rodzynki winne, bardzo słodkie. Nie, że one są winne, ani ja nie jestem winien. On jest temu winien. Pocałować ją powinien. Bardzo ładne rodzynki. Paluchy mogę mieć brudne po wczorajszym wędzeniu, ale nie przejmujemy się tym. Także tak, tutaj mam jeszcze te pozostałe kilogramy rodzynek, a tu mam żurawinkę. Pięknej urody żurawinka do wina z zielonej. Do wina z zielonej, o, odpalimy. Do wina z zielonej herbaty. No, ostrzymy. Naprawdę bardzo dobra jakość. I cóż dalej, no zabieram się za robotę. Najprawdopodobniej czeka mnie jeszcze wycieczka do sklepu, żeby dokupić imbir, bo zrobiłem przed chwilą próbę w małej szklaneczce. Jeden płatek kwiatka hibiskusa malwy sudańskiej, to lepiej może brzmi, troszeczkę czarnej herbaty, tak, bo tak jest w przepisie. I do jednej szklaneczki troszeczkę startego imbiru, do drugiej szklaneczki było, co tam było, do drugiej szklaneczki? Kardamon. I w pierwszej szklaneczce, czyli tej trzeciej, był cynamon. A teraz wracamy do domu ze sklepu po zakupie imbiru bożego. Imbir w połączeniu z hibiskusem. Spróbowaliśmy tę opcję, zrobiliśmy sobie napar w szklaneczce, dołożyliśmy imbir. Poleciałem do sklepu, Maja parzy jeszcze hibiskusa, będzie zajebiście, naprawdę fajny, taki ciepły smak, bardzo przyjemny. Warto było się przebrać i polecieć. I tak, rodzynki mamy już wsypane. Teraz trzeba tylko zamieszać i dolewać napar z hibiskusa. O, odcedzamy kwiat hibiskusa i tu pod spodem mamy sam napar. Kwiat hibiskusa idzie parzyć się następny raz. I teraz nasz napar z rozpuszczonym cukrem trafia do rodzynek i zimnej wody, żeby nie popalić tego plastikowego pojemnika.
Można założyć, że wino z hibiskusa mamy już gotowe. Trzy pojemniki, docelowo 25 litrów w każdym, są już gotowe. Wystarczy dodać tylko drożdże. Teraz przyszedł czas na zieloną herbatę i tutaj była kolejna niespodzianka. Maja musiała jechać przed chwilą do sklepu, dokupić zieloną herbatę jaśminową. Pachnie bajkowo. Tę mieliśmy, ale są potrzebne dwa opakowania. Normalna zielona liściasta i jaśminowa liściasta. Do tego rodzynki i żurawina. Pasek cytrynowy. Mieszamy z wodą. Robimy na pary. I nastawiamy kolejne 25 litrów. Dobra, wbijamy z drugim riffem. Trochę starym, trochę zleżałym. Ale dołożyłem jakieś nowe elementy. A mimo wszystko chyba w ogóle nie nagrywałem go na YouTube. Podkład bębnowy jakiś wyciągnięty z biblioteki. Zagrałem raz, drugi, mówię, dobra, nagrywamy. Jest na pamiątkę. O, i tak wygląda dzisiejszy urobek. Aż szkoda zasłaniać, usiądę tutaj tak z boczku, że tylko gębę było widać. Czyli lecimy od tej strony. Wino z zielonej herbaty jaśminowej i z zielonej herbaty liściastej, normalnej. Żurawina, kwasek cytrynowy. Cukier. Tutaj hibiskusy z imbirem, z kardamonem i z cynamonem, z rodzynkami, sprawdzone wino, ale jak zwykle muszą być jakieś eksperymenty, także podziało się. No i cóż, czekamy teraz 10 dni, będziemy dodawać kolejną partię cukru i wody i powolutku fermentujemy. Dzisiaj niedziela, orkiestra gra od samego rana, jest w ogóle super. Fermentacja ruszyła na 150%. Mamy trzy wina hibiskusowe. Cynamon, kardamon i imbir. Wino z zielonej herbaty i jaśminowej. Pięknie pachnie. Będzie super. Cała robota trwała może 4-5 godzin. Gdyby nie zamieszanie z tymi składnikami, to udałoby się to zrobić jeszcze szybciej. Czyli z żoną w sobotę można nastawić 10 takich zbiorników, jak człowiek jest dobrze zorganizowany. No, czekamy na degustację i czekamy na butelkowanie, na picie i w ogóle.